Mama Moniki Richardson spocznie obok ukochanego syna. Zmarł nagle. W czwartek 4 lipca bieżącego roku Monika Richardson będzie towarzyszyć swojej mamie w jej ostatniej drodze. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz spocznie obok swojego syna, który zmarł nagle. O przyczynach jego śmierci Richardson mówiła otwarcie w jednym z ostatnich wywiadów. Ich relacja nie była łatwa. Monika Richardson w sobotę 29 czerwca bieżącego roku za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że zmarła jej mama Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Dzisiaj rano zmarła moja mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę. Ale na razie nie mam słów. Przepraszam, napisała Monika Richardson na Instagramie. Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była cenioną dziennikarką, a także dyrektorką programową telewizji Polsat w latach 1993-2003. Spełniała się również jako producentka i scenarzystka filmów dokumentalnych. Monika Richardson spełni ostatnią prośbę swojej mamy. Monika Richardson ujawniła, jaka była ostatnia wola jej ukochanej mamy. Okazuje się, że pani Barbara chciała zostać pochowana obok swojego syna Filipa, który zmarł w 2012 roku. W czwartek 4 lipca bieżącego roku odbędzie się pogrzeb. Pożegnamy moją mamę w kaplicy cmentarza Grabiszyńskiego we Wrocławiu w najbliższy czwartek o godzinie 15:00. Wolą mojej mamy było spocząć obok swojego syna, mojego brata, Filipa. Dziękuję wam za wszystkie wyrazy współczucia, a jeszcze bardziej za piękne opowieści o mamie. Basia Pietkiewicz to była klasa sama w sobie, inteligencja, elegancja i urok osobisty. Nie mam do niej nawet startu. Jeśli możecie, przyjedźcie, napisała Monika Richardson na Instagramie. Monika Richardson o śmierci brata, to był tak zwany złoty strzał. Filip Pietkiewicz był młodszym o 5 lat bratem Moniki Richardson. Został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Rembertowie 7 marca 2012 roku. Śledztwo wykazało, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Przeprowadzono sekcję zwłok i badania toksykologiczne. Wyniki pokazały, że przyczyną zgonu brata Richardson było wysokie stężenie substancji zwanej opiatami oraz alkoholu. Po wstępnej sekcji zwłok w marcu nie zauważono mechanicznych uszkodzeń ciała, ale były widoczne liczne ślady po wkłuciach. Dlatego zlecono badania toksykologiczne, które wykazały stężenie opiatów, które zaliczone jest do stężeń spotykanych w zatruciach śmiertelnych heroiną, informował Mariusz Piłat, zastępca prokuratora okręgowego Warszawa-Praga w 2012 roku. W zeszłym roku Monika Richardson udzieliła portalowi Pomponik obszernego wywiadu na temat swojej relacji z bratem i przyczynach jego śmierci. Okazuje się, że Filip od lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. On poszedł swoją ścieżką, ścieżką ćpuna, co tu dużo mówić, ja poszłam ścieżką kariery. Straciliśmy kontakt, potem go odzyskaliśmy, potem znowu go straciliśmy, potem znowu odzyskaliśmy. Bardzo się kochaliśmy i bardzo chcieliśmy być blisko, ale nie do końca to było możliwe kiedykolwiek. Byliśmy z zupełnie różnych światów. Zawsze miałam takie wrażenie, że Filip jest z innej planety, w innym momencie, opowiadała w rozmowie z Pomponikiem. Jednocześnie ujawniła, że przed śmiercią brat od kilku lat nie zażywał narkotyków. W dniu śmierci przyjął jednak śmiertelną dawkę narkotyków. Filip wyszedł z uzależnienia. On już 4,5 roku nie ćpał. Zmarł od tak zwanego złotego strzału za stare czasy.
Tak często jest. Był po operacji przegrody nosowej i po prostu się udusił. Nie miałam nigdy do siebie żalu o tę śmierć. Nawet myślałam sobie, że tak miało być, że on się tutaj męczył, w pewnym sensie był nieprzystosowany do życia, nie do końca był częścią jakiejkolwiek wspólnoty, grupy, podkreśliła Richardson. Monika Richardson przyznała, że jej relacja z bratem nie była łatwa. Główną przyczyną było jego uzależnienie, które miało wpływ na całą rodzinę. Nigdy jednak nie obwiniała się o jego śmierć. Nie miałam nigdy do siebie żalu o tę śmierć. Myślałam, że tak miało być. On się tu męczył, był nieprzystosowany do życia, nie do końca był częścią czegokolwiek, wspólnoty, grupy. Jak Filip zmarł, to oprócz tego, że to mi złamało serce i sprawiło, że jestem jedynaczką i moją mamę złamało życiowo, to dało mi poczucie, że teraz już się nie męczy.